Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Reistus i zapraszam was na kolejnego Daily Newsa, tym razem przygotowanego na 30 grudnia 2020 roku. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam do oglądania. Co jakiś czas pytacie nas w komentarzach o Blue Protocol i kiedy w końcu będziemy mogli pograć w to MMO. No cóż, sprawa nie jest taka prosta. Z powodu pandemii koronawirusa cały proces produkcyjny znacznie się opóźnił, do tego stopnia, że od marca do października nie otrzymaliśmy praktycznie żadnych nowinek z gry. Dopiero w listopadzie ruszyły jakieś testy, ale one akurat były skupione wokół technologicznych aspektów gry. Data kolejnych testów oraz data premiery Blue Protocol wciąż nie została ustalona. Porównajcie sobie nowe filmiki z tym, co widzieliśmy pod koniec 2019 roku lub na początku 2020 roku. Nastąpił ogromny progres, jeśli chodzi o dynamikę, animację, mobilność oraz pewnego rodzaju czystość ataków. Mortal Online 2 znajduje się obecnie w closed becie. Każdy chętny użytkownik może zgłosić chęć uczestnictwa w testach i przy odrobinie szczęścia zgarnąć wejściówkę. Pula kluczyków jest jednak limitowana, więc większość zarejestrowanych obejdzie się smakiem. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mortal Online 2 nie będzie przedłużał closed bety. Już w marcu gierka otworzy się na wszystkich graczy w ramach Steam Early Access. To nie będzie jeszcze pełnoprawny produkt, ale będzie zawierał kluczowe elementy zabawy. Reszta systemów będzie dodawana później. Fractured za darmo do przetestowania. Jeśli chcecie sprawdzić ten tytuł, to nadarza się ku temu idealna okazja. Dla wszystkich chętnych osób Fractured będzie dostępny za darmo przez określony czas. Od dzisiaj 14:00 naszego czasu do 3 stycznia wstęp do gry będzie całkowicie bezpłatny. Wystarczy, że założycie konto i będziecie mogli rozpocząć granie. Motywem przewodnim otwartych testów będzie PvP. Nasze postacie będą zaczynać z wszystkimi umiejętnościami odblokowanymi i 60 punktami talentów. Do tego w banku znajdziemy gotowe przedmioty do użytku, zbroje i bronie. Twórcy również przygotowali wydarzenie związane z testami. Osoby, które wykażą się w rankingach, mogą zgarnąć super nagrodę. Zwycięzcy otrzymają stały dostęp do gry, a reszta topki dostęp do zimowej alfy. Wystartował nowy MMO FPS w stylu Counter-Strike'a. Nazywa się Sabotaj. Sabotaj to nowy MMO FPS stworzony w Turcji, który 25 grudnia w samym środku Bożego Narodzenia wystartował na Steamie, za darmo z anglojęzycznym klientem. Nie oczekujcie żadnych fajerwerków, to klasyczna produkcja, która opiera się na standardowej rozgrywce drużyna versus drużyna. Mamy 9 różnych mapek, z czego kilka bardzo, nawet za bardzo przypominają test CS-a. Sabotaj chwali się również brakiem pay to win. Cały content jest darmowy, a w sklepiku gry nie znajdziemy żadnych przedmiotów, które dadzą nam przewagę w walce. Wielkimi krokami zbliża się premiera Call of Myth, mrocznej gry CCG, która będzie inspirowana powieściami Lovecrafta. Na pewno doskonale kojarzycie tego amerykańskiego pisarza, mistrza grozy oraz twórcy mitologii Cthulhu. To właśnie na bazie opowiadań pana Lovecrafta zostały stworzone takie gry jak Secret World Legends czy The Yellow King. Premiera Call of Myth jest przewidziana na pierwszą połowę 2021 roku, ale już teraz możecie pobrać wersję demonstracyjną i sprawdzić, jak grywalny i mroczny jest Call of Myth. No i to już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news spodobał wam się najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!